Na zakup małego samolotu o napędzie tłokowym pozwolić sobie może nawet przeciętny biznesmen. Ceny używanych maszyn typu Cessna 172 zaczynają się od 100-200 tysięcy złotych. Ścisła elita, która podróżuje najczęściej i na dłuższych trasach, musi jednak mieć samolot dostępny cały czas i o odpowiednim standardzie. Na co decydują się najbogatsi? To właśnie sprawdzimy w dzisiejszym odcinku Tech Shot. Jedną z propozycji jest Pilatus PC12 szwajcarskiej produkcji. To ośmiomiejscowa maszyna o zasięgu europejskim do 3800 km i prędkości przelotowej rzędu 500 km na godzinę. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość operowania z nieutwardzonych pasów startowych, których w Europie na małych lotniskach sportowych jest wiele. Na Pilatusa przeznaczyć trzeba około 10 milionów złotych. Można także postawić na samolot Cessna Citation Anchor. To mały odrzutowiec o zasięgu europejskim. Pozwala przemieszczać się na dystansie do około 4000 km bez międzylądowania. Gulfstream 4SP to maszyna charakteryzująca się międzykontynentalnym zasięgiem ponad 7800 km i dużą prędkością przelotową wynoszącą 850 km na godzinę. W zależności od konfiguracji, na pokładzie Gulfstreama może lecieć nawet 26 pasażerów. Aby stać się posiadaczem tego samolotu, wystarczy bagatela 140 milionów złotych. Bombardier Global Express to najwyższa klasa. Maszyna o ogromnym zasięgu ponad 9000 km pozwala bez międzylądowania dolecieć z Polski do wschodniego wybrzeża USA i to w imponującym czasie około 8 godzin. Równie imponująca jest cena tego modelu Bombardiera, która wynosi 150 milionów złotych. Luksus posiadania statku powietrznego wiąże się nie tylko z jego zakupem, ale także utrzymaniem. Ogromne zapotrzebowanie na paliwo, częste prace obsługowe, szalenie droga amortyzacja i ubezpieczenie to dziesiątki tysięcy, a w skrajnych przypadkach nawet miliony złotych miesięcznie. Ale jeśli kogoś stać... To był ostatni odcinek Twardego Resetu, ciekawostek Twardego Resetu, a teraz TechShotu. Dziękuję Wam serdecznie za te kilka lat, które spędziliśmy razem i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś, gdzieś. Cześć, na razie.